Cześć, witajcie w nowym filmie. Każdy z nas miał kiedyś swoją ulubioną zabawkę. Mogło to być na przykład autko, a może lalki. Ale czy wiedzieliście, że nie wszystkie wyprodukowane zabawki były równie bezpieczne? Dzisiaj pokażemy Wam 25 najbardziej niebezpiecznych zabawek, jakie kiedykolwiek powstały. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 25. Już widzę, jak myślisz. Jak hamaki mogą być niebezpieczne? Może to brzmi przerażająco, ale było kilka raportów, że mini hamaki mogą nagle zaplątać się wokół twojej szyi. Więc jest to zdecydowanie coś do rozważenia, jeśli planujesz kupić mini hamak dla swoich dzieci. Numer 24. Ponownie widzę, że myślisz, jak gra karciana może być niebezpieczna. Powodem jest to, że ujawniono, że gra karciana Hannah Montana zawierała ołów. Ołów jest metalem, który jest toksyczny dla organizmu. Testy wykazały, że gra zawierała 3000 części ołowiu na milion, a zaleca się, aby zabawki zawierały nie więcej niż 40 części ołowiu na milion. Na szczęście ponad 6 milionów zabawek zostało wycofanych. Numer 23. Podczas gdy niektóre zabawki są wyraźnie niebezpieczne, Clackerballs po prostu wyglądają zabawnie. Jednak po tym, jak wiele rodziców zgłosiło, że ich dzieci zostały zranione podczas zabawy tymi zabawkami, Clackerballs zostały szybko wycofane ze sprzedaży. Numer 22. Soccer Boopers są uważane za jedną z najbardziej niebezpiecznych zabawek lat 90. Są one rodzajem rękawic bokserskich, ale miały być nadmuchane, jednak w rzeczywistości nie były. Można więc sobie chyba wyobrazić, jak wiele osób poczuło pięść zamiast rękawicy bokserskiej. Numer 21. Pomysł na Moon Shoes był faktycznie całkiem fajny, ponieważ zostały one wykonane tak, aby czuło się, jakby chodziło się w niskiej grawitacji Księżyca. Moon Shoes faktycznie wyglądały jak trampoliny dla twoich stóp. Problemem było to, że powodowały złamania kostek i inne urazy nóg, więc nie były tak bezpieczne, jak początkowo sądzono. Numer 20. Głównym powodem, dla którego zabawka Magnetix jest niebezpieczna, są jej magnetyczne właściwości. Gra składa się z magnetycznych klocków konstrukcyjnych i zdarzały się przypadki, że dzieci połykały części zabawki, więc również szybko zdecydowano się na zdjęcie tej zabawki z rynku. Numer 19. Chyba ma to sens, że nigdy nie należy połykać zabawek. Jednak Battlestar Galactica Colonial Viper jest odpowiedzialny za wszystkie ostrzeżenia o zagrożeniu zadławieniem. Stało się to w 1978 roku, kiedy dziecko włożyło rakietę bezpośrednio do ust. Numer 18. Lalki Snacktime Cabbage były niezwykle popularne w latach 80. Problemem tej zabawki była mechaniczna szczęka, która naśladowała prawdziwe żucie. Jednak lalka nie tylko żuła, gdy wkładało się do jej ust plastikowe jedzenie, ale także ciągle robiła to z włosami lub palcami. Numer 17. Piekarnik Easy Bake został wycofany, ponieważ dzieci w różnych sytuacjach wkładały do niego ręce lub palce i doznawały poparzeń. Było co najmniej 5 zgłoszonych przypadków, więc zabawka została wycofana dla dzieci poniżej 8 roku życia. Numer 16. Kto nie lubił grać w rzutki jako dziecko? To zawsze była fajna rozrywka. Ale czy kiedykolwiek słyszeliście o Landarts i czy wiesz, że mogło być dość niebezpieczne? Według oficjalnego raportu odnotowano 1000 obrażeń i co najmniej 3 zgony. Na tej podstawie sprzedaż Landarts została zakazana w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Numer 15. Creepy Crawlers z lat 60. było niebezpieczną zabawką. Nawet jeśli pomysł nie był taki zły, ponieważ polegał na samodzielnym tworzeniu plastikowych robaków. Ale czynnik niebezpieczeństwa tkwił w toksycznych oparach i ryzyku poparzenia, ponieważ płyta mogła rozgrzać się do 150 stopni Celsjusza. Numer 14. Rollerblade Barbie jest prawdopodobnie najbardziej niebezpieczną Barbie, jaka kiedykolwiek trafiła na rynek. Nie jest to jednak sama Barbie, ale okazało się, że parawrotek, które nosiła, zostały wykonane z krzemieniem w piętach. Jak można się domyślić, wrotki przypominały zapalniczkę, ponieważ mogły one iskrzeć podczas jazdy. Numer 13.
Czy kiedykolwiek słyszeliście o grze Crocodile Dentist? W tej grze musisz szybko odciągnąć swoje palce po wepchnięciu zęba. Jeśli nie zrobisz tego wystarczająco szybko, wtedy krokodyl cię złapie. Są jednak ludzie, którzy uważali, że dobrym pomysłem jest wymiana zębów, przez co gra stała się bardzo niebezpieczna. Numer 12. Trzeba przyznać, że zabawki, które pozwalają dzieciom się czegoś nauczyć, są bardzo dobre i edukacyjne. Ale wtedy oczywiście zabawka nie powinna zawierać niebezpiecznych materiałów. Ideą zabawek Gilbert Glassblowing była nauka chemii. Jednak te zestawy chemiczne zawierały kwas solny, ołów i więcej niebezpiecznych materiałów. Numer 11. Flubber to kolejna popularna zabawka, która zawierała wiele niebezpiecznych materiałów. Rodzice zgłaszali nawet, że dzieci chorowały po zabawie nią. Później ujawniono również, że zabawka została wykonana z kilku toksycznych materiałów. Flubber powodował ból gardła, wysypkę i inne nieprzyjemne reakcje. Numer 10. Miliony zabawek Aquadot zostały wycofane po tym, jak chińskie władze ujawniły, że zabawki były pokryte niebezpieczną substancją chemiczną. Jeśli ta substancja chemiczna dostanie się do organizmu, zamienia się w kwas 4-hydroksybutanowy, który może spowodować śpiączkę, a nawet śmierć. Numer 9. Zabawka CSI byłaby tak niebezpieczna, że mogłaby spowodować poważne choroby. W rzeczywistości azbest, który czujesz podczas zabawy nią, był głównym powodem, dla którego zabawka jest teraz zakazana. Podczas zabawy jesteś uczony, aby odkurzyć opuszki palców, zdmuchując nadmiar proszku, ale ten proszek zawierał ogromne ilości azbestu. Numer 8. Nawet jeśli jazda na hoverboardzie jest całkiem zabawna, nie jest to najbezpieczniejszy środek transportu. Oczywiście, jeśli podczas jazdy masz kaski ochraniacze, możesz uniknąć obrażeń. Podobnie jak w przypadku rowerów, hulajnóg i deskorolek. Ale najbardziej niebezpieczną rzeczą w hoverboardach jest to, że mogą one najwyraźniej spontanicznie się zapalić. Numer 7. Jeśli jesteś kimś, kto dorastał w latach 90., to na pewno słyszeliście o Sky Dancers Doll. Ta lalka potrafiła latać i dzieci ją uwielbiały. Jednak kilka osób zaczęło zgłaszać otrzymanie obrażeń przez te lalki. Tak bardzo, że ponad 8,9 miliona lalek zostało wycofanych w samych Stanach Zjednoczonych. Numer 6. Jedynym powodem, dla którego zabawki Buckyballs były niebezpieczne, jest to, że składają się z drobnych elementów i można było je połknąć. Zostały one zbadane po tym, jak wielu rodziców zgłosiło ten fakt. Następnie musiały zostać wycofane z rynku, ponieważ detale są wykonane z małych, mocnych metali i jeśli je połkniesz, może to uszkodzić twoje jelita. Numer 5. Sama rakieta Splash Off nie jest niebezpieczna, ale podczas napełniania już tak. 37 osób zgłosiło kilka urazów, ponieważ rakieta całkowicie się rozpadła. Tak więc rakieta wodna Splash Off żyła zgodnie ze swoją nazwą po tym, jak mogła wybuchnąć w każdej chwili. Numer 4. W 1945 roku człowiek o imieniu Alfred Gilbert został zainspirowany erą atomową i zaprojektował zestaw laboratorium energii atomowej. Zabawka była oczywiście niebezpieczna, ponieważ zawierała uran, ale to nie był jedyny powód, dla którego została zdjęta z rynku. Była również zbyt droga w produkcji. Nieco później stwierdzono, że zabawka była wręcz groźna, zwłaszcza gdy używano jej na co dzień. Numer 3. To zaskakujące, jak to w ogóle było możliwe, że ta kolejna zabawka trafiła na rynek. Aby piłeczki ping-pongowe strzelały z ponaddźwiękową prędkością, twórcy postanowili wykorzystać węglik wapnia. Chyba można zrozumieć, dlaczego podjęto natychmiastową decyzję o wycofaniu zabawki z rynku. Numer 2. Polly Pocket to były bardzo małe magnesy. Zestaw został zdjęty z rynku, ponieważ składał się z wielu różnych małych elementów, które również były połykane. Było 170 raportów po tym, jak magnesy spowodowały obrażenia. Zjedzenie więcej niż jednego magnesu mogło doprowadzić nawet do poważnych konsekwencji. Numer 1. Chociaż pomysł Skyranger Park Flyer był prosty, to skończył się jako super niebezpieczna zabawka. Owszem, wystarczyło tylko włączyć samolot, ostrożnie rzucić i sterować nim za pomocą pilota.
ale wielu rodziców donosiło, że zabawka może wybuchnąć od tak. Czy kiedykolwiek bawiliście się niebezpiecznymi zabawkami? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.